Śląsk jest współliderem grupy razem z Górnikiem Wałbrzych i WKK. Zespół Tomasza Jankowskiego zaliczył wpadkę z Jelenią Górą, ale szybko się podniósł i pokonał ostatnio bardzo mocną ekipę z Pleszewa. Po meczu tym słabszym, który myśmy rozegrali z Jelenią Górą, chłopcy podeszli do tego bardzo mocno zmobilizowani, no i zagrali dobre spotkanie, szczególnie w ataku, rzucając tam 92 punktów na zespół, który jest, no, myślę, że jest jednym z faworytów tutaj naszej grupy. Myślę, że to jest dobry wynik i trzeba się cieszyć ze zwycięstwa. W tym sezonie walka o najwyższe lokaty może być zacięta wręcz do końca, do ostatniej kolejki. Jest kilka drużyn, które już przed sezonem były wymieniane w roli murowanego faworyta do awansu. Są i te, które bardzo miło zaskakują. Ja myślę, że tam najwięcej jest tych gdzieś tam drużyn. Tam ja bym znalazł 6-7, natomiast jest sytuacja taka, że no każdy mecz jest bardzo trudny, każdy mecz jest równy. Nie ma takich zespołów, myślę, że z tej pierwszej ósemki, które gdzieś tam odstają tak bardzo wyraźnie, więc ta liga do samego końca będzie bardzo wyrównana i te przetasowania na szczycie tabeli będą, mi się wydaje, co kolejkę. Śląsk jest zdecydowanym faworytem przed wyjazdem do Nowej Soli. W tym sezonie od Muszkieterów gra po prostu dużo lepiej. Obie drużyny są jednak młodzieżowymi ekipami. To jedno podobieństwo. To jest zespół młodzieżowy, to jest podobny zespół do naszego, czyli grają młodzi zawodnicy. Też grają nierówno, bo potrafią bardzo dobrze zagrać, jak i mają te słabsze gdzieś tam spotkania. Sam fakt, że będą grali u siebie, jest dla nas, na pewno będzie ciężkim spotkaniem. No i mówię, jeszcze są podbudowani ostatnim meczem z Gimbasketem, gdzie wygrali dosyć znacznie na parkiecie przeciwnika, to na pewno czeka nas trudne spotkanie. Tomasz Jankowski buduje zespół według własnego pomysłu. Na co najbardziej zwraca uwagę? Po prostu mamy cały czas jeszcze tam swój plan, że my chcemy dużo gry jeden na jeden, dużo indywidualnych umiejętności. Troszkę to może jest kosztem gry zespołowej, która gdzieś powiedzmy jest dla nas troszeczkę z tyłu, więc obrona, indywidualne umiejętności w ataku, podejmowanie decyzji, to są rzeczy, które tak naprawdę nas najbardziej interesują. No i oczywiście skuteczność, no bo to czasami nam kuleje. Mecz w Nowej Soli w niedzielę od godziny 16:00.